Witam Was serdecznie w kolejnym, można by powiedzieć, takim vlogu z naszej farmy. Ponieważ no dzisiaj mamy co? Wrzesień. Mamy wrzesień, musimy zaraz ziemniaki zacząć kosić, bo Wam nie powiedziałem, że pola ziemniaków też są u mnie. Nabyte kukurydza na ziarno, na kiszonkę. No jest pracy. Tu teraz koszę, zbieram słomę, ponieważ mamy już ile? 66, no około 100 będzie, ponad 100. 100 bel. To też trzeba będzie zwieść, ja to zwiozę sobie poza odcinkiem, bo to będzie naprawdę gruby odcinek, jak miałbym to zwozić. No co i co mogę wam powiedzieć, no. Pracy jak pracy. Cały czas pracujemy na tej roli. 117 tysięcy na naszym koncie. Utrzymujemy się w tym progu takim 17 paliwa. Trzeba kupić. Dzwonię teraz do mnie, jak nagrywam odcinek. Ojeju. Dobra, to tutaj trzeba będzie cofnąć się. Na zdrowie, Boże, żeby tylko było na zdrowie. Jezus. Dobra, uznajmy, że tego nie było. Musimy te pola, wszystkie, moi drodzy, wylać na nieobornik, bo mamy płynny, mamy rozrzutnika, nie mamy, o widzicie. Czyli jakiś zakup będzie kolejny. Moi drodzy, będzie zakup kolejny, rozrzutnik. Jezu, jak to pole wygląda, nie? To jest połączone, są dwa pola. Jeszcze nawet nie jest, ono nie jest poszerzone. Ja już się boję, co będzie, jak będzie poszerzone to pole. Ile tu będzie w ogóle tych wszystkich, wiecie, balek. Ale z jednej strony, jeden sezon takiej pszenicy i dwa sezony mam spokoju, tak? Mogę sobie coś innego zasiać. Albo tą słomę mogę wtedy w jednym sezonie sprzedać. Albo zmagazynować, chciałem powiedzieć. W tym sezonie akurat robimy na belki. Przyszły kupuję, będę chciał wybudować domek. Samozbierającą, znaczy z taki magazyn na samozbierającą, na tą słomę, która nie jest owinięta, o. To na pewno będę chciał kupić. Pozdrawiam wszystkich moich widzów. Wszystkich moich widzów pozdrawiam serdecznie. Wy pewnie dzisiaj ten odcinek zobaczycie, albo jutro, nie wiem. Zobaczymy, jak szybko się on wyda. Jest godzina 17:37 w niedzielę, kiedy to nagrywam. Ale oczywiście coś się z dźwiękiem zjebało i nie było mnie słychać. Tak, oczywiście. Nie no, patrz na to pole, to jest mega. A w ogóle dostałem propozycję firmy pewnej na temat owiec. Nie chciałbym owiec sobie tutaj zrobić. Dotację bym dostał do owiec. Możecie napisać,
w komentarzu. Co myślicie na temat takiego? Czy brać takie owce? Pastwisko to by było. Tam koło silosa byśmy mieli blisko te owce, nie? I nie wiem. Owce dobra sprawa, bo tylko w sumie trawę i wodę potrzebują, tak naprawdę. A palety z wełną się same robią, nie? W ogóle zobaczcie, ile mam tutaj pootwieranych produkcji. Znaczy nie to, że pootwieranych, tylko pokupowanych. Ale jeszcze nie są, wiecie, nie chipsy. No to dostarczone materiały. Ziemniaki, olej słonecznikowy, olej z oliwek albo olej rzepakowy. 100 ziemniaka plus 5 oliwy, wychodzi nam 30 chipsów. Zupa. Mamy w ogóle tak samo, pasterniaki. Tego jest masakra, zupa ziemniaczana, czerwona, pasterniak. Ja nie wiem, kiedy ja to wszystko ogarnę, nie? Wody tu brakuje. Już się woda kończy, dobra. Trzeba mieć nasze... ogarnąć nasze... nasze te... jak to się mówi? Nasze... No Boże, brakuje mi języka. Warzywka, znaczy owoce nasze. Dobra, zobaczmy. Tak, tutaj mamy sprzęt do ziemniaków, bo dzisiaj chciałem właśnie też właśnie akcję ziemniak zrobić, ale to widzę, że chyba w tym odcinku nie damy rady, ponieważ mamy już go, moi drodzy, nie, no jest 7 minuta, to myślę, że damy radę. Spokojnie, tylko teraz tak. Dlaczego tam? Teraz zobaczymy. No. Budowa i jedziemy sobie tu w dół. Bo tutaj by były owce, nie? Generalnie. Jeżeli byśmy ten, tutaj byśmy pastwisko zrobili. Żeby mieć blisko też, bo to bez sensu, żebyś tak, wiecie, latać. Tutaj by trzeba było jakąś... Co to jest? A, to skład paletu, to nie. Zbiorniki. Ściągnij ten. A to? To studnię taką dać? Nie byłoby głupi pomysł. Damy jedną. Narzędzia to chyba nie. Do budowy się, o, widzicie. Teraz pytanie, czy to zadziała, jak ja sobie to postawię. No widzicie, działa. Albo i nie. Tu działa. Są pomidory, to jest sałata, to jest truskawka. No dobra. Ile mamy tutaj? 92 litry truskawek. No więc dobra. Jest, no jest pracy, moi drodzy. Na odcinki tutaj mamy co robić, nie? Szczerze myślę, że nawet jeżeli bym chciał kopać teraz ziemniaka, to nie zdążę go wykopać. Ewentualnie na przyszły odcinek, bo na następny odcinek, ponieważ teraz wykopiemy sobie, znaczy zbierzemy sobie belki. Kopiemy sobie, zbierzemy te, owiniemy belki. Owiniemy belki. Zobaczcie, ile jest tu belek do zebrania. To trzeba też wszystko pozbierać. Także ziemniak musi zostać. Zorać, przelać ten. No jest prac. Za 5 odcinków to ja spokojnie będzie. Moi drodzy, 5. To jest minimum. Konto nam się uszczypliło, ale się nic nie martwmy. Właśnie, halę trzeba postawić na te truskawki.
Teraz zapomniałem. A dobra, najpierw sobie... Ojo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 j
To jest nasz las. No nie. Dobra. Czy to będzie... O! Co to jest? Siedemnaście tysięcy, ale nie wiem do czego to służy. To chyba służy ten, to jest do... Dobra, kupmy to. Kupuję tak naprawdę wszystko, co jest. Ponieważ... Jak są pieniądze, trzeba inwestować, moim zdaniem. To się nam zwróci. Nam się to zwróci. No jest, jest. Co chcesz, am? Nie, to... Zostaw to. Tak, są tu ziemniaki. Ale wiatr jest. Ej! Tego nie widziałem, że to się aż tak ładnie rusza. Kurydza, no, no, no. Czekajcie. bo może mi się uda. Nie, no tu mamy pracę jednak. Zwieziemy sobie to. Później trzeba będzie to wszystko pozbierać, to pole przeorać. Chociaż nie, bo ono było orane, więc tak naprawdę to naazotować. Nie wiem, jakiś jeszcze coś tam jest, ale to... No i trzeba będzie też troszeczkę zwiększyć obręb tego pola. Żeby zwiększyć plony jak największe. Jeżeli możemy wykorzystać to, to jak najbardziej, nie? Dobra. Lecimy. Ostatni ten pokos. To jest ostatni chyba z tego pola i są tego. Zobaczcie, tu naprawdę jest. Na 90 krów to też myślę, że to będzie mało. Tej słomy. Może nie, może braknąć. Dlaczego ty masz takie brudne ręce? No, czemu masz takie brudne ręce? Co jadłeś? Chipsy? Tak? Chodź, idziemy umyć łapki, tak? Dlaczego nie? Trzeba ci umyć łapki. Tak! Nie można być brudnym brudaskiem małym, wiesz? Dobra. Ostatni pokos. Jest tych belek. 81, ale mi się to aktualnie nie wyzerowało z tamtymi, ale no tutaj widać, że będzie z 50 to spokojnie. Dobra. W takim razie, jak już to mamy, to już mamy zrobione. To przychodzi kolej na to, żeby... Nie, poczekaj, musimy, ja muszę nagrać dopiero wtedy... Okej? Okay? Ja myślę, że można by było składować te belki tu w tej hali, bo ona jest duża. To jest duża ta hala.
to by można było ją składować. Umyjemy sobie tylko tutaj ciągnik, żeby on ładnie też. Chociaż wiem, że pada deszcz, ale się nie powinno myć. Ale no jest taka fab. Tak, tutaj nie ma. Na dworze nie ma, ale w grze jest. Dobra. W ogóle drzewo mam na sprzedaż. Maksiu, bo mi po kablu. No, jej, jej. Dobra, w takim razie, no to myślę, że będziemy, może zrobimy tak, potem się będę kończył. Ja po prostu... bo teraz tak, tutaj mamy truskawki, woda jest, tak naprawdę, o, barszcz czerwony. 300 na 100 litrów barszczu. Zupa ziemniaczana jest to samo i zupa pistoletowa to są te same. Okej. Jak wygląda w ogóle... Właśnie, chciałem zobaczyć tutaj te pola, które są tu. Tutaj mamy słonecznik. Tom, Boże. A tu mamy buraka. Chyba. Tu jest buraczek. A pasterniak? A pasterniaka nie mamy chyba. Mamy pasterniaka. 25-33. Pasterniak jest do zbioru już. Cholera. Mega, mega, mega akcja. Tutaj mamy na ziemniaki sprzęt wypożyczony. Tak się zastanawiam. Chyba zaczniemy. Kurna no. Wszystko się, wiecie, to tak przytrzymałem. No, że teraz mamy wszystkie akcje naraz praktycznie. Z jednej strony. Niepotrzebnie. Ale no cóż. Czasem tak się zdarza, że jak trzyma, bo nie może, bo to, bo tamto. A niestety później wychodzą. Takie oto zagłoski. I myślę, że może byśmy tutaj byśmy puścili jeszcze kukurydzę obok nas. To pole w ogóle zapomniałem. Leży 2 lata już, tak? Więc pomyślcie o tym. Ja lecę na 37. Dzisiaj zaczniemy sobie... tutaj chyba się nie zmieszczę z tym sprzętem, no. Lecę z tym sprzętem kopać tam. Zacząć bynajmniej. Tamto pole jest malutkie, więc powinno nam szybko zejść się z nim. To jest. Już powinien iść. I to drzewo też trzeba. Trzeba będzie też właśnie pomyśleć nad polem drzewa. Bo to też myślę trzeba. No jest, generalnie ja bym chciał wszystko mieć i wiecie o co chodzi, nie? Dobra. X. Dobra, sprawdźmy. Dziwo. Aha, dobra, leci ziemię. No już myślałem, że nie. Dobra, to pole było i tak kupione dużo później, więc zobaczymy jak tutaj to wyjdą te zbiory.
znaczy... Tak, bo tutaj nam dwa zebrał. To w tym momencie możemy... Tak, dokładnie nam zbiera dwa przejazdy, no to jest super. Tutaj zaczniemy sobie... Mhm. Lecą ziemniaki, lecą. Ale to nie będzie, z tego pola i tak nie będzie dużo. Ale zawsze coś, nie? To pole będzie i tak generalnie zwiększone. No dobra, 22 minuty, moi drodzy, ja wam dziękuję. Napiszcie, w jakie produkcje mam iść. Mam dużo tych produkcji otwartych. Kurde, podpisywałem te kontrakty, cholera. Teraz muszę się z nich powywiązywać. No, jest mega zapierdziel. Nie ma co ukrywać. Także możecie zostawić łapkę, suba, komentarz. W co się najbardziej opłaca iść, żeby szybko iść. I co z tymi owcami? Czy w końcu podpisać z nim kontrakt na te owce, żeby mi tutaj je wybudowali, czy jednak może nie i owce pójdą w dupę. Na razie.